Cześć! Zakończył się turniej w Warszawie. Były niesamowite dymy do samego końca i w dzisiejszym filmie pokażę wam finałową partię całego turnieju, ponieważ Jan Krzysztof Duda tracił punkt do Magnusa Carlsena i grał kolorem czarnym. Musiał z Magnusem Carlsenem wygrać, żeby doprowadzić do dogrywek. No i wiadomo, szans wielkich nie było, bo Magnus Carlsen odpalił swoje turbo i wygrywa praktycznie wszystko. Natomiast z drugiej strony jest to Janek Duda i jeżeli ktoś miałby na tym turnieju wygrać z Magnusem Carlsenem, no to byłby to on. Także bardzo mocno na to czekaliśmy po wszystkich partiach na turnieju okazało się, że ostatnia partia będzie decydującą i to co się działo w tej partii, no przechodzi ludzkie pojęcie niesamowite. Natomiast zachęcam was do oglądania. No, bo czegoś takiego prawdopodobnie nie widzieliście. Magnus Carlsen grał kolorem białym, więc zdecydował się zagrać ruch E4. Czarne zagrały C5 i po ruchu Skoczek F3 Janek zagrał ruch, którego nie gra nikt nigdy. Zagrał ruch B6. I jest to ruch, który obiektywnie nie jest za dobry, ponieważ białe spokojnie opanują centrum i co prawda wyprowadziliśmy jedną figurę, ale szkopuł tkwi w tym. Że reszta figur jest jeszcze w oborze. I zanim my je wyprowadzimy, musimy ruszyć centralnym pionkiem i tak dalej, i tak dalej. Ten goniec wcale tutaj za wiele nie robi. No ale z drugiej strony, jak trzeba wygrywać z Magnusem, no to nie można grać na spokojnie. Trzeba w jakiś sposób podkręcać od początku. Także nastąpiło skoczek C3. No i tutaj czarne grają A6, żeby nie wpuścić ani skoczka, ani gońca na pole B5. Tylko problem nadal jest taki, że białe mają wyprowadzone trzy figury, a czarne mają tylko tego jednego gońca. Także nastąpiło Hetman C7, ale białe tutaj zdecydowały, okej, okay, to jest ten moment, gramy skoczek D5, no i wykorzystujemy fakt, że czarne mają szachowy niedorozwój. No i tutaj, jeżeli nastąpi bicie, bicie, no to to jest po prostu trudna pozycja. Hetman E5, goniec sobie wróci. Czarne, co prawda, zdobędą jednego pionka, nawet mogą zdobyć drugiego pionka, ale po goniec F3 po prostu przegrywają partię. Dlatego Janek się na to nie zdecydował. Janek zagrał od początku, na początku ruch Hetman E5. Ale tutaj goniec E3. No i Janek jedyne co może tutaj zrobić, to zagrać goniec D5 i przejść do tej pozycji, którą widzieliśmy wcześniej. Natomiast on zdecydował się zagrać ruch E6 i okazuje się, że już po 8 ruchach z Magnusem Karsenem ma po prostu przegraną pozycję. I ma on ją przegraną, dlatego że białe mogą zagrać skoczek F3. No i problem jest taki, że ten Hetman nie może utrzymać się na tej przekątnej. A jak nie utrzyma się na tej przekątnej, to dostanie widełki. No i w zasadzie tutaj można by było pomyśleć, że partia się kończy, ale jest to blitz. Zawodnicy mają mało czasu. Niestety nie możecie tego zobaczyć, ponieważ jest to analiza. Natomiast zawodnicy mają tylko 5 minut i 2 sekundy na każdy ruch, dlatego Janek spróbował. Zagrał Hetman E4. Przeciwnik zagrał skoczek C7, nastąpiło Król E7. Dosłownie wygląda to tak, jakby Janek grał bąk Clouda z Mistrzem Świata. Przeciwnik zdobył jakość, no i mamy taką pozycję. Król jest w centrum, jedyna figura, która jest poza ósmą linią, to jest Król, no i Hetman. No bez sensu. Pozycja jest totalnie, totalnie przegrana. Białe jeszcze zagrały najdokładniej, czyli Hetman D4, no i Magnus mówi Jankowi: no spoko, Janek, jak chcesz, to wymienimy Hetmany i przejdźmy do takiej pozycji. Janek stwierdził: nie. Białe teraz mogą zagrać hetman C5, D6, szach, skoczek się zasłania, ale teraz po ruchu A4 albo długa roszada, presji jest bardzo dużo. Natomiast Magnus Carsen jest człowiekiem, zagrał najpierw w ruch A4, co pozwoliło Jankowi wymienić hetmany, zagrać ruch B4. No i pomimo tego, że nadal pozycja jest dla Janka zła, to już jakieś takie minimalne szanse się pojawiają. Nastąpiło A5, skoczek został wyprowadzony. Białe zagrały skoczkiem na B3, ale teraz skoczek się uaktywnia. Nagle wszystkie figury czarnych zaczynają wchodzić do gry. Ten szach nie jest jakoś groźny, bo zawsze zagramy D6, a jak będziemy chcieli, to po prostu odejdziemy królem. Natomiast białe zagrały tutaj goniec A7, poprawiły skoczka ducie i zagrały goniec D6. No i tutaj czarne zagrały bardzo fajny ruch. A mianowicie G5. G5, żeby zyskać trochę przestrzeni na skrzydle królewskim, a dodatkowo, jak białe zbiją tego pionka, to gramy goniec G7, wywieramy presję tutaj i wszystkie figury czarnych są już w akcji, podczas gdy białe mają jeszcze króla w centrum. Tak też się stało. Magnus zbił tego pionka, no i tutaj nastąpiło wieża A2, ale nagle okazuje się, że czarne mogą zagrać tu i zbić. Po prostu pionka. Oczywiście nie biją go od razu, ponieważ straciłyby gońca, ale jednak po ruchu skoczek D4 następuje bicie, bicie i nie ma jak bronić tego pionka. I nagle, jak tak policzymy sobie materiał, to już tak źle nie jest, ponieważ pionek zostanie odbity i, zost i będzie to para gońców i pionek. W zamian za gońca i wieżę. Jest to na pewno szansowne. Dlatego Magnus Carlsen nie zagrał tutaj super dokładnie. Magnus Carlsen teraz powstała pozycja, w której on wcale zbyt pewnie czuć się nie może. Zdecydował on się zagrać goniec F3, natomiast jeżeli ktoś gra takie ruchy, no to to już oznacza, że nie czuje się komfortowo, ponieważ te pionki będą bardzo słabe. A jeszcze Jan Krzysztof Duda zdecydował się wtrącić ruch B3. No i przechodzimy do takiej pozycji. Goniec, silne, centralne pionki. Przeciwko takim pionkom i wieży, która się nie ruszyła. Komputer mówi 000, ale naprawdę to tylko czarne mogą tutaj próbować grać na wygraną. Nastąpiło H4, bardzo fajny ruch. H6 też fajny ruch, uaktywniona została wieża, ale te pionki wszystkie są razem silne. Ten pionek spadnie, ten pionek prawdopodobnie spadnie, ten pionek spadnie. No i będziemy musieli grać taką pozycję. Także król E2, czarne zbiły tego pionka, nastąpiło wieża D1. No i okazuje się, że na przykład bicie tutaj przegrywa, bo wieża B1. I ten, ten goniec zostanie po prostu stracony. Można by było zbić tak. Natomiast domyślam się, że Janek po prostu ocenił, że ta pozycja może być trudna do wygrywania dla niego. Dlatego zdecydował się wrócić gońcem. I tutaj jest pokazane bardzo dobrze, że Janek gra tutaj bardzo mocno na wygraną. I on wie, że remis mu nic nie daje. On tutaj musi wygrać, więc gra z Carsenem na wygraną. Nastąpiło wieża D3 i znowu nie następuje wymiana, ponieważ taka wymiana, taka wymiana. No, ten goniec może mieć kłopot, żeby blokować tego pionka. Prawdopodobnie nadal jest to remis, ale nawet tutaj białe mogłyby wygrywać. Dlatego wieża B5. Janek chce zachować jak najwięcej pionków. Nastąpiło B3, ale tutaj F5 i pionki zaczynają iść. Wieża A4, goniec C5, B4, znowu nie możemy tego zbić. Tak możemy zbić i bardzo podobnie stało się potem w partii. Natomiast Janek jeszcze zdecydował, że zagra, ok, goniec B6, podejdzie sobie królem i dopiero teraz goniec C5, wieża A4, następuje tutaj wymiana. Mamy taką pozycję, no i kto tutaj wygrywa? Podpowiem Wam, że na pewno nie Carlsen. Dlaczego na pewno nie ponieważ nawet gdyby wymieniło się to wszystko, nawet gdyby Janek stracił cztery pionki w zamian za dwa, to pozycja jest remisowa. Król i goniec na wieżę to jest remis. A te pionki nigdy nie pójdą do przodu. Eee, ale czy Janek może to wygrać? I tak, i nie. Obiektywnie jest to remis, ale na niskim czasie nawet Magnus Carlsen może się tutaj pomylić. Nastąpiło więc wieża A7, Janek na spokojnie zagrał D6, poprawił swojego gońca, poprawił swojego króla. Tutaj Magnus Carlsen zamyślił się na kilkanaście sekund, zdecydował się zagrać król G7. Król podchodzi na F4, wieża poszła na G6, ale teraz pionki idą. I plan na wygrywanie dla Janka był w tym momencie taki: wymienić te dwa pionki za te dwa pionki. I te pionki będą szły. Dwa pionki i goniec w zamian na wieżę i króla to jest takie pół na pół. Czasami jest wygrana, czasami jest remis. Dlatego w tym momencie było trochę poprawiania figur, natomiast teraz białe czarne decydują się grać G4. Następ, nastąpił szach, zasłonięcie się gońcem, nastąpiło bicie, król odbija. No i za kilka posunięć nastąpiło E4 i przechodzimy do takiej pozycji. Czy jest ona wygrana? Nie. Czy Magnus Carson może się pomylić? Jak najbardziej. Zauważcie, że teraz Janek musiałby podstawić gońca, żeby, tej part żeby tę partię przegrać. Podstawienie dwóch pionków to jest remis. Także król e5, wieża e8, król d5, król d2. No i Janek decyduje się odejść gońcem, ustawić króla wyżej i idzie pionek. I pionek już jest coraz bliżej. Wieża idzie na A4, król sobie wraca. Wieża A5, goniec sobie wraca. Wieża poszła na B5, goniec poszedł na G1, wieża B1, goniec C5. Tutaj oczywiście było dużo takiego chodzenia, ale w końcu pionek idzie do przodu. Wieża H5, król D6. No i tutaj Magnus decyduje się odcinać po piątej linii. Natomiast okazuje się, że gdy goniec jest, to nie ta rady odciąć króla. Dlaczego? Ponieważ w pewnym momencie król się przesunie, Goniec wróci sobie tutaj i jeśli coś, to zagra na E5 i przejdzie albo od jednej, albo od drugiej strony. Nastąpiło więc wieża H5, goniec F4, no i tutaj białe mają tylko jeden ruch, który im nie przegrywa partii i tym ruchem jest wieża H3. Trudno jest to zrozumieć, natomiast Magnus Carson to zrozumiał, ale zauważcie, wieża H3, teraz król może sobie podchodzić i król zmierza na pole C4, także nastąpił szach, Król jednak stwierdził: Dobra, może jeszcze nie teraz. Teraz król poszedł na D6. Wieża musi utrzymywać się na tej linii. Nastąpiło to. Król jednak podchodzi, król podchodzi na B4. No i nastąpiło wieża na D5. Ruch, który przegrywa partię. Ale przegrywa tylko wtedy, jeżeli Janek na kilku sekundach znajdzie ruch król C4. W każdym innym przypadku wracamy do remisu. I Janek w tym momencie. Zagrał ruch król C4. Czarne mają wygraną, ponieważ nie da się zatrzymać tych pionków. Jan Krzysztof Duda doprowadza do, do grywki, i będziemy mieć kolejną partię. Wieża idzie na yy, F4. No i teraz jedyny ruch, który Janek musi wykonać, to jest ruch D3. Nastąpił król D1, i teraz goniec musi utrzymać się. Yy, musi iść na B8, C7 lub D6. Natomiast Jan Krzysztof Duda zagrał goniec G3. I to jest. Minus, ponieważ teraz po ruchu wieża G5 znowu wracamy do remisu. No i ktoś z Was zapytano, ale o co w ogóle chodzi? Okazuje się, że trzeba było zagrać na przykład goniec D6, ponieważ jeżeli przeciwnik, podobnie jak w partii, będzie gdzieś tam na przykład stał na linii F, to my możemy gońca poprawić na E5. Podejdziemy sobie królem, podejdziemy sobie pionkiem. Teraz zauważcie, ta wieża jest blokowana. Po jakimś szachu król podejdzie tu i w pewnym momencie zrobimy małą kiwkę, odejdziemy, no i po tym szachowaniu ustawimy króla na F3 i po szachu goniec się zasłoni. I jak wieża będzie go cały czas broniła, no to tutaj F2, tu i jest mat. To wszystko trzeba by było widzieć. I oczywiście nawet tutaj, zauważcie, tu może być wieża E5 i gramy goniec F4. Dużo możliwości. Jan Krzysztof Duda tego nie zauważył. To są niuanse. Nastąpiło goniec G3 i okazuje się, że po wieża G5 jest remis. Goniec wrócił na F2. Wieża poszła na G4, ale teraz król wraca. Nadal przeciwnik może się pomylić i pomylił się. Zagrał wieża G8. Trzeba było podejść królem. Natomiast wieża G8, trzeba zagrać ruchy goniec D4. I teraz jak król zacznie podchodzić, to Mamy król C4 i jak przeciwnik to zwiąże, to pchamy, a jak przeciwnik da szacha, to my się zasłaniamy i w następnym ruchu gramy E3. I nawet jak przeciwnik zdecyduje się poświęcić jakość, to jest to wygrana pozycja. Jan Krzysztof Duda musi zagrać ruch goniec D4, ale zagrał król D4. Wieża D8, król E3. Wieża poszła na E8 silnik znowu zaczął coś tam pajacować. Goniec poszedł na H4. nastąpiło wieża E6. No i tutaj y, goniec poszedł na d 8 Wieża E8 goniec A5 i było bardzo dużo takiego chodzenia. Zawodnicy nabijali sobie trochę czas. Tutaj silnik znowu troszeczkę podskoczył. Ale jak się sprawdziło z, z tymi z tablicami, okazuje się, że jest to remis. Nastąpiło król E3, wieża wróciła. Goniec chodził w kółko. Nastąpiło chodzenie, 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 chodzenie. chodzenie. Król podszedł na D2. Natomiast tutaj okazuje się, że król C3 to jest jedyny ruch, który remisuje. Magnus Carsen go oczywiście znalazł. No i teraz nie możemy zagrać E3, bo przeciwnik to zbije. Dlatego król podszedł. Nastąpiło wieża A8, goniec dał szacha. Nastąpiły, nastąpiło kilka szachów, ale teraz król idzie od drugiej strony. Ale jednak wieża go blokuje. Goniec próbuje pomóc, ale wieża stoi na F7. Goniec poszedł na E3, nastąpił szach. król pod... Goniec podszedł, wieża stała na F7, ale tutaj białe znowu muszą znaleźć jeden, jedyny ruch, który im remisuje partię. I jaki to jest ruch? Nie wieża D7, bo po król C4 puszujemy, i jest dokładnie to samo co wcześniej. Teraz trzeba zagrać wieża F4, i Magnus Carlsen to znalazł. Ale to jeszcze nie jest koniec, ponieważ szach. Król poszedł na D1, goniec poszedł na C3, wieża H4, król poszedł na D5. No i teraz białe mają jeden, jedyny ruch: wieża H5. Niestety został znaleziony. I król odszedł, nastąpiło wieża C5, goniec zaatakował tę wieżę, nastąpiło wieża A5, i gdy wydawało się. Znaczy, i tutaj, król d6, wieża poszła na a8, król e5, wieża e8, król znowu podchodzi. Jak widzicie, cały czas zawodnicy sobie grają, niby nic się w tej pozycji nie zmienia, ale okazuje się, że za kilka ruchów wieża e6, król d5, wieża poszła na e8. I Magnus Carlsen popełnił już ostateczny błąd, ponieważ ma... to, co chce zrobić w Duda, to zapchać tego pionka. I trzeba było zagrać ruch koniec b6. I jak król podejdzie, to możemy podejść królem. I nawet jak ta wieża będzie próbowała się utrzymać, to zauważcie, możemy zagrać ruch E3, bo po biciu jest goniec A5 i wygrywamy partię. Więc tutaj Magnus Carlsen na ostatniej prostej, gdy wydawało się, że czarne. Nie dadzą rady przebić, zagrał ruch wieża E8. Dodam, że dwa ruchy, które remisowały, to wieża H6, wieża G6, natomiast wieża E8 przegrywa po ruchu goniec B6. I tu jeszcze pokażę, że po goniec B6, jakby na przykład wieża stała sobie w miejscu, czy, czy pogoniła tego gońca, no to tutaj goniec może sobie odejść i za każdym razem ten król będzie mógł się skryć. I w pewnym momencie nastąpi E3. Natomiast niestety, nastąpiło król D4. Nastąpiło król D4, Goniec B6 nie zostało znalezione i Magnus Carsen, jeżeli znajdzie ruch wieża A8, to partia zakończy się prawdopodobnie remisem i niestety wieża A8 zostało znalezione, ale wieża C8 znowu było błędem z właśnie z tego powodu. Goniec B6, remi wygrywa tutaj partię. Natomiast Jan Krzysztof Duda zagrał ruch goniec F4. No i tutaj po szachu, król zaczął uciekać. Natomiast po kilku ruchach nastąpiło goniec g7, wieża e8 i tego pionka nie da się obronić. Także po ruchu król c3, wieża e4 zawodnicy zgodzili się na remis i Jan Krzysztof Duda zakończył zmagania na drugim miejscu. Także niesamowity turniej, bardzo fajnie, że pomimo tego, że było tak wiele partii, 27 partii, to wszystko decydowało się na tych 64 polach w tym momencie. Także niesamowita partia, szkoda, że nie, nie udało się doprowadzić do dogrywek, ale czasami tak bywa. No i cóż, z mojej strony chciałem Wam podziękować, ponieważ wielu z Was oglądało mnie, wielu z Was kibicowało razem ze mną, wszyscy oglądaliśmy partię na Twitchu, no i mam nadzieję, że umilałem Wam ten czas popołudniami od kilku ostatnich dni, także dzięki wielkie, że jesteście drodzy widzowie, fajnie, że jesteście. Zostawcie suba, zostawcie lajka, jeśli podoba Wam się to, co robię. Natomiast ja się z Wami żegnam, jutro wlatuje speedrun, a potem zobaczymy. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!